Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Z tej strony Jack. Padłem przed wami jak rycerz przed pontyfika, przed całym pontyfikiem, ale już wstajemy, bieremy miecz Loriana w dłoń. No i jak widać, jestem w pełni przygotowany. Wróciliśmy totalnie do korzeni naszego bohatera. Jesteśmy w pełni piromantą. No, mam na sobie sety rycerza pontyfika, bo on dobrze chroni przed zimnem, ale jeszcze myślę, że będziemy go zmieniali na set przepatrywacza, bo widzimy, że on tam co nieco jest lepszy. Będę zcitować z tym mozgu, mam mając w pamięci, co było w smoczej kap... Czekaj. Ty, tam jest drabina, o kurde. Ciekawe. Ciekawe, czy też. Wejście na przykład. Wejście będzie na pewno. O, jest rycerzyk. Pytanie, czy to też będzie ognisko. Wygląda taką ważną miejscówkę. Czołem. Well, you look to be unkindled. No bell tolls. And yet you've slipped into the painting. Oh, no matter. If you've lost your way, the words of Lady Frieda will guide you. Now go on inside, show respect and listen carefully. What's keeping you? Go on. Show respect. Dobra. Lady Fried. Brzmina jak ważna postać. Pusty klejnot. Okej. Dobra, wchodzimy zatem. Jest ognisko faktycznie, proszę. Tu jest przejście. Zamknięte, czyli albo dostaniemy później klucz, albo otwieram na drugiej stronie, jest to skrót. Spalmy ogień. Sporo obrazów. Rogi stwór. W sensie? To jest ta Lady Frieda, rozumiem, tak? Co to było? Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frieda. I have long stood beside our blessed father and the rest of the forlorn. But forlorn thou seemest not, Ashen One. I know not the missteps which led thee to this painted world. But thy duty is all, and thy duty lieth elsewhere. Return from whence thou camest. I presume it visible to thee. The bonfire, here in this room. A meek and faded thing, but 'twill guide thee nonetheless. Ah, yes. There is a thing thou shouldst by rights possess. Ours is a chance encounter, to be sure. But perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world. A thing to help thee bear thy duty. Piersi ukąszenia zimy, proszę. Now, return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Now, thou'st... Okej, okay, czyli tak samo jak Priscilla, czy Priscilla. Priscilla chyba się czytało imię tamtego bossa. Ta smoczyca z zamalowanego świata, czy tam półsmoczyca, ona, tak samo Frid, krótko mówiąc, wygania mnie stąd. Mówią, żebym se stąd poszedł. Lady Frieda has spoken, has she not? Then tarry no longer and be gone. There is one thing you should know. Inside the cold painting, curiosity could be your cross. Stray from the withering flame, and the snow will swallow you whole. There is one thing you should insist. To się już powtarza.
Okej, okay, no ale nie mamy tu innego przejścia, widzę. Poza właśnie tamtym. No to zobaczmy, gdzie mnie to zaprowadzi. No już widzę, że gdzieś tam na dół. To pytanie, czy to gdzieś faktycznie prowadzi. Zaraz się dowiemy. Zjeżdżamy. Okej, okay, mogę iść tam, mogę iść tu. Tutaj było tylko zejście chyba poprzednie, więc najpierw pójdziemy tędy. Kutny. Zaś to coś. Rozumiem, to jest ta cała zgnilizna, która toczy ten obraz, ale co to są za stwory, kurde? To się w ogóle wzięły te muchy. Dobra, to jest zejście, ale bardziej z tamtą, tak z góry bym zaskoczył. Tutaj, no jak spadnę, to się zabiję bez dwóch zdań. Więc dobra, zanim pójdziemy tam, spróbujmy jeszcze zeskoczyć właśnie z góry. Z naszego ognicha tutaj. Zobaczmy, czy... Tak, dopóki nie będę walczył, to wymienię sobie to na... A nie, mam to cały czas kwietnie, dobra. Nie teraz wymienię. Zobaczmy, to jak zeskoczę, to jestem tam. To jak pójdę górą, to nic nie zdziałam, czyli... Brawo ja! Ja pierdzielę milimetr! Nie tam, gdzie miałeś iść, człowieku. Głupsza śmierć chyba ever, jaka mi się przytrafiła. Podróżuj do tej groty. Dobra. I teraz tak, poproszę o moje dusze. Dobra, czyli jednak idziemy tam. Zobaczmy, co się tu kryje. Jaszczurka! Pięknie, one shot. Duży domek titanitu. No, czyli... Nech, kolejna! Nie, nie, nie! Jezus, dobra, to był tylko zwłoki tej, którą zabiłem. Ale już bym się teraz wywalił, nie? Serio przeżyli? Okej, okay, ładnie zdjęci jednym czarnym wężem. Spoko. Dobra, będę miał atmosferę na podorędziu, bo ona jest spoko. O, na bank jak tu zejdę, to tam zjadę na sam dół. Ale ewidentnie muszę to eksplorować, bo patrzcie. Tam jest ta kaplica. Na bank jakoś tu przechodząc, przejdziemy górą i otworzymy sobie to przejście z tamtej strony. Dokładnie, już zjeżdżam. Hop! Dobra. No i co, jesteśmy jakby w wiosce, powiedzmy, w tym świecie. Dobra, może wezmę sobie tak. Okej, okay, znowu te takie pajączki, które już znamy z Irytylu. A, przewidziane. Jakich tu więcej, oczy. Jezus, ile tego tu jest! Dobra, moment. Objęło zasięgiem, tyle dobrego. Nie mam po to iść, przepraszam bardzo. Mam zeskoczyć z dachu? Tak coś, czułem. Jak to wygląda? Okej, okay, zaś ciasto złaj na złotego. Jak ja nie lubię tego zdobywać, nie? Jak to tylko zdobędę, to sprzedaję.
uścisk rocznego płomienia, bo to jest dużo z płomieniami. O, tak sobie. Kła. Ja myślałem, że trochę bardziej widoczna. Come on! Chłopie, bez jaj. Teraz ciasto złe. Że wierzę w rzeczy, których nienawidzę zdobywać w Soulsach, nie? Czyli ciasto z łajna i ciasto z łajna z budynku. Jezu! Morda w kubeł! Się wystraszyłem tego teraz! Spadł się. W razie W. To wygląda jak skrót. Czy to zgnilizna, czy krew, po czym teraz wchodzimy. To jest na pewno zgnilizna. Jest. 4 ciosy i po nim. Czyli full tak naprawdę mojego tego. Ale to zwykłe. Walnął tym. Podwójnie, to może bym go właśnie zabił szybciej. Dupna arena. Wygląda jak walka z bossem. Ciekawe jak tam wejść. Ale wiecie, wejść tak, żeby się nie zabić jak skończony idiota. Bo ja naprawdę jestem zdolny zrobić najpierw to drugie, a potem to pierwsze. Szarobą potwór. Żar dopiero co zużyty. Czeka cię zupa. Czeka cię kłopot. O, mogę z nim pogadać. Czołem? Oh. Well. There is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Drugim? Kto był pierwszym? Nie będziemy kłamać, no jesteśmy popiołem. Oh, finally. You have come, O wondrous Ash, grant us our wish. Make the tales true, and burn this world away. My lady must see flame, and you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Surely you've seen the rot that afflicts our world. But that which fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds too. So, please, grant us one wish. Make the tale my... Okej, rozumiem, on teraz mówi o Lady Frid właśnie. Jedna osoba, która mi pasuje ten opis. A czy mówi wiedźma? W sensie wiedźma w kontekście, że ją obraża teraz, nazywają wiedźmą, czy może faktycznie potrafi czarować? Okej, no bicho, nice. Mogę iść tu przedmiot. Pewnie tutaj pójdę jakoś w górę? Nie. To jest jakiś skrót na później. Tutaj jak pójdę, to... Tu byłem przed chwilą chyba, nie? Tak. Dobra, no to idziemy dalej. 15 minut odcinka. Sporo ich tam jest. Wow, nie wstał. Musiałem się odezwać, nie? Jak nie jeden, to drugi.
Proszę, ten ich atakuje. No nie ich, tego pokusu. Paszka, unik, unik. Kurde, zawsze się tak. Dobra, udało się wykastować na szczęście. Muszę odłamać titanitu. Intrygujące. Nawet bardzo. Nas bardzo ładnie ten płomień zregeneruje. Cyk. Dobra. Będę jak pójdę, to już trafi. Na pewno coś trafi na mnie. Chyba jakby coraz bliżej tego, kurde, miejsca. Zostaje. No! 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 Chciałoby się! Ale się zastanawiam, czym w sumie jest ten cały malowany świat. No poza tym, że czymś w rodzaju więzienia. Tylko jeśli jest więzieniem, to na co? Jak większość moich ataków, no ale nie mam zbroi na sobie, więc to jest dość logiczne. Przeżył to skubany. Niewiele mu zostało życia. Patrzcie, pomimo tego, że mam dwa pierścienia na sobie, które odnawiają, czy które buffują piromancy. I to i go się to przeżył. Intrygujące. Jak wejdę na górę, to idę. O, jacyś czary dzieje się jeszcze. Czy nie mogę naprawdę. Czy oni naprawdę mogą zrobić coś innego? To dosłownie cokolwiek innego. Nawet te niknące dusze będą lepsze niż to, co mi teraz robią. Tego typa zostaw. Zabij. Ja nie po co to zbieram, nie? Dobrze, co wydrobiam i tak to zbieram. I nie wiem po co. Okej, tu mogę zejść po przedmiot do jakiegoś zamkniętego domu. Ale co jest na górze? To jest pytanie. No, 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 no. Nie daj się zabić. Czy zabić? Nie sperdol sobie całej akcji. O, super! A proszę, to jest ten sam typ! Tak, tak jak taka wrona. Jak ta wrona! O, dobra, spadłem, ale wykorzystałem sytuację chociaż. Odłamek. A i to jest pewnie to, do tego miejsca sobie pewnie bym otworzył przejście. Teraz to zwolnię z drugą. No come on, przecież na spokojnie byś tu wskoczył. Nie, oczywiście gra wali mi niewidzialną ścianę. Wręcz jak gdyby nazwę. To, zamknięcie. To jest skrót do odblokowania. Pewnie mogłem go odblokować, gdybym właśnie nie spadł.
Dobra, i moja szczurka, ciekawe skąd się wyjął. Okej, okay. I tak zginęło, dostałem migotu za tutaniec, spoko. Nie będę narzekał. O, tu jakiś przedmiot w ogóle, ten wydropił. Oczywiście zaś ciasto z łajna. Okej, no ale wchodzimy na górę w takim razie. Czy ja chcę postawić, kurde, kolejny ten? Może lepiej nie, łyknę po prostu Estusa. Bezpieczniejsze. Dobra, i tak, tutaj jak zejdę, to oczywiście skrótu nie ma. I to nie jest to miejsce, które myślałem, że będę. Oczywiście. Jak mam panów w takim razie? Łyknę sobie natomiast. Zjem lepszy meszek. Sed rycerza niewolnika. Ciekawe. Dobra, i tutaj wychodzę z tej strony. A proszę, nie było mnie w ogóle z tej strony. Ciekawe. A nie, byłem, dobra, tam jest ognisko. Okej, czy to jest tutaj? Dobra, tu mam taki względny spokój. Powiedzmy. Poprzejmy ten set. Na bank będzie gorszy. No, no pod względem fizycznym jest lepsze, ale to mnie bardziej interesuje teraz odporność na mróz. Zobaczmy, czy zmienia się opis. Nie, jest to samo. Dobra. Zbroja rycerzy niewolników. Wspaniałe rękodzieło czyni z niej symbol honoru. Wieki temu wśród rycerzy niewolników znaleźć można było jedynie nieumarłych. Wojowników tych wysyłano na pewną śmierć podczas najgorszych zbitek, gdzie powoli odchodzili od zmysłów. Ich skóra czerniała, a kości ulegały wypaczeniu. Aż w końcu tracili rozum całkowicie, wciąż jednak pozostając na służbie. Ciekawe. Mam takie wrażenie, że Grael chyba nosił taki stój. Teraz to wręcz powiem, że jestem zaintrygowany. Czy on już stracił rozum? Czy może dopiero go straci? Oto jest. Tutaj mam też zejście, znaczy zejście. Mogę zeskoczyć tutaj, wejść do środka, iść tu. Kurde, szczerze? Z chęcią to zrobię, bo wrócić mogę tutaj bardzo szybko. Mam zejście po drabajnie. Oj, pięknie, pewnie skrót jeszcze odblokujemy. Pięknie, od razu obok ogniska mamy skrócik na górę. Zobaczmy w takim razie, czy oło się tu kryje. Czy nie? Aż nam strząsło. I byłem tu, mam myśli, że tu był pokój, a nie pobranie. Kurde, prawda. Prawda, co jest tutaj? Przejście górą. Zeskok na dół, ale nie widzę powrotu na górę, więc... bym tu na razie obszaił tylko górę. Tu jest zejście na dół. A ja tu byłem chyba, dobra. To jest to, gdzie jest ten ziomek taki? Tak, to jest ten ziomek, gdzie jest tam za winklem ten ziomek, z którym gadaliśmy przed chwilą. No, przed chwilą w cudzysłowie, oczywiście! Brawo ja. Ale nie zginąłem przynajmniej. I mogę też tam szybko wrócić. Dobrego. Dobra, tu. No, na drabinę. W ogóle ani razu jeszcze specjala tej broni nie wykorzystałem, nie? No, jasny gwint. Gdzie jest ta drabina? Gdzieś tu była. Chyba. Przejście. Mogę w złą stronę chyba poszedłem. Tu. O właśnie, tu jest drabinka. Na górę, na górę, na górę. No, tu jest ten typiarz, z którym gadaliśmy. Ale szkoda, że to nie ma zupki ze Stusa. Przydałaby się. Mm.
Nawet nie zbieram tego, co zostawili. Dobrze wiem, co zostawili, nie zamierzam tego zbierać więcej. Choć nie powiem, zbieram to trochę bardziej z automatu, niż z faktycznej ochoty. O, dobra, stąd w ogóle mam bezpośrednie przejście tutaj. Okej. Okay. Też dobrze wiedzieć. Dobra, to zanim będziemy szli dalej po dachach, zobaczmy, co się kryje tutaj. A, chyba powrót. A nie, to jest wejście na ten dach po prostu. Co tu jest? Krucze szpony, czyli broń, której używają chyba tamci typiarze. Tu możemy bardzo ładnie, zgrabnie tak sobie zaskoczyć tutaj i wejść na górę. Dobra. Zobaczmy tę broń. Szpony kruczych rycerzy pozostawiają 5 podłużnych, silnie krwawiących ran. Rozkochani w siostrze Frid, kruczy rycerze, poprzysięgli bronić obrazu przed ogniem i tym samym rozpoczęli bratobójczą rzeź. Huragan szponów, umiejętność. Rozpościerasz szpony niczym skrzydła i zaczynasz wirować, wyprowadzając serię błyskawicznych cięć. Krytyczne 110, 36 jeśli chodzi o... Na ten, bez ulepszenia, 36 jeśli chodzi o krwawienie. To nie jest tak źle, bo Notachi... Mamy przy sobie? Nie, ale Notachi z krwawieniem ma... Czy bez krwawienia miało 90, miało 38. Więc to jest naprawdę dobra ilość. Na samą bazowe krwawienie, a Notachi jeszcze atakuje wolniej niż te szpony pewnie. Plus te szpony mogę wziąć pewnie w dwie ręce jeszcze. Tutaj zaraz była złota moneta. Super, czyli mówiąc krótko, totalnie bezużyteczny przedmiot. Dla mnie. Okej, okay. Co jest dalej w takim razie? Tu miałem iść. Tutaj szedłem. I właśnie, miałem iść tędy i spadłem. Czy tu jest kolejny skrót? Jest zejście, to na pewno. Ale nic więcej. Dobra, zanim pójdę tam, czy jest tu może ognisko? Trochę wątpię, bo ognisko jest w sumie bardzo blisko tam na dole, nie? Ale raczej nie, tu jest po prostu dalsze przejście. Coś mamy. Duża dusza zmęczonego wojownika. Tu jest dalsze przejście, ewidentnie. Tu jest skrót do odblokowania. Tu. Po prostu wejście do środka. Na zewnątrz. Trzeba powiedzieć, czy się kryje cokolwiek. Dobra, tu jak wejdę, no to już wyjdę tylko w jeden sposób. Tu mogę zawsze w miarę szybko mogę tu zawsze wrócić, więc zobaczmy najpierw to. To jest po której stronie? To jest po tej stronie furtki, czyli niestety nie po stronie skróty. Zaskakuję. Wchodzę tutaj. A, jestem tutaj na dachu. Czyli to jest totalnie bezużyteczne. Okej. Ale mogę na szybko tutaj wrócić na ten dach. I z tego dachu mogę wrócić szybko tutaj na górę. Więc nie jest aż tak źle. Przynajmniej drogę sprawdziłem. Tutaj dalej nie przejdę. Dobra, to teraz pytanie. Czy ja chcę zeskoczyć i odblokować skrót, czy najpierw chcę wejść do środka? Chyba najpierw wejdę do środka. Dobra, tutaj jak zeskoczę, jest typiarz. No tylko właśnie, jest problem, bo ten typiarz nie jest tam sam, a kumpla. Zaraz tutaj obok, bardzo ładnie. O, ale... Czemu typiarzowi bym mógł bardzo zgrabnie zeskoczyć na pysk? I z chęcią to zrobię. To się dobrze... Jest! Muszę się dobrze ustawić, no i na szczęście to zrobię. Błogiem dla panów. Dobra, spróbuję użyć specjala. Ale nie... Tam się zabić. Pięknie! Tylko go dobić wystarczyło. To teraz jeszcze on. Z nim jest akurat prosi. Bo on bardzo się lubi z moim czarnym płomieniem. I z moim ostrzem. Zdychać obydwaj.
I proszę, tak prosto, jak to jest tutaj zabić dwa razy. O, korona białej drogi, nowy cud. Ciekawe. To jest w ogóle nowe, bo to się nie pojawiło. Nawet się taka, taka ikonka się nie pojawiła nawet w poprzedniczkach. To jest z nami coś totalnie nowego. Już, otwierać mi ten to cholerne przejście. Dobra, tutaj pozwolę się jeszcze zająć. Gij! Ostry klejnot. Nawet nie dziwi mnie fakt, że akurat ostry klejnot wydropił. Dwie flaszki. Zobaczmy ten cud. Korona tu jest. Korona białej drogi, biały dysk tnący wrogów i wracający do właściciela, czyli taki czakram trochę. Zagubiony cud białej drogi, wystrzeliwuje biały dysk, który tnie wrogów i wraca do właściciela. Dawno temu, kiedy ślady pozostawione przez bogów były jeszcze głębokie, cuda białej drogi prawdziwie istniały. Ci, których serca tęskniły za zagubionymi zjawiskami, wciąż głęboko wierzą, iż pewnego dnia jeszcze powrócą. Okej, okay, dobra, teraz zmienię sobie na szybciutko sedna rycerskiego przepatrywacza. Bo on jest jednak troszeczkę lepszy jednak od tego setu rycerza pontyfika. I ciekawe, co się kryje tutaj dalej. Kurde, jak tam zejść i się nie zabić? To jest dobre pytanie. O, chyba, że to tędy właśnie jest zejście. Wygląda. Ta biała gałąź! A, widziałem to! Masz! Tyle, na to. No to grubo więcej. Okej, okay, czarny płomień jest mocny, ale jednak płomień chaosu o wiele lepszy. Zerzewiała moneta. Dobra, tu jak zeskoczę, no to zginę jak nic. Wątpię, że tu jest jakiś niewidzialny most, nie? Bardzo w to wątpię. Nawet nie będę próbował, nie? Tutaj jednak nie ma niestety zejścia. Kurde, to zejście jakby jakoś stamtąd, w sensie zejście jakby stąd, właśnie po drabinie i tutaj zejście po prostu. Takie bezpośrednie po prostu wejście na, na ten obszar właściwie, a nie tyle zejście do niego. Tylko pytanie, co tam jest? I've seen your kind. Time and time again. Every fleeing man must be caught. Every secret must be unearthed. Such is the conceit of the self-proclaimed seeker of truth. But in the end, you lack the stomach for the anger that you'll bring upon yourself. Oh, ej, fajna broń. Z chęcią bym przytulił. Proszę, mrocznej dłoni używa. Okej, to było przypadkowo nawet. Wielkie leczenie wszystko. Backstabik. Ładnie. Tak idealnie włapany. Elfrid to jest pełne imię naszej Lady. Klucz do mechanizmu i onyksowe ostrze, czyli właśnie jego broń. Trochę liczyłem, że jakiś ten jego płomień zgarniemy. Przecież nie, dobra, nie, bo to była właśnie mroczna dłoń. Ona tak wyglądała, myślałem, że jakiś płomień. Ale jakiegoś czaru tam wykorzystywał, bo coś mi tam siepnął na plecy, ale proszę. Mamy ziomeczka. Ciekawe, dlaczego się tu pojawił. Fajka. Dobra, po kolei, bo nie wiem, czy ten klucz nie zniknie, jak tutaj to pociągnę, więc zobaczmy. Klucz do mechanizmu dostępu do poddasza biblioteki. Klucz do mechanizmu umożliwiającego wejście na poddasze archiwum na skraju kluczej osady. Po tym jak Sir Wilhelm poprowadził białowłosą kobietę na strych biblioteki, pilnował tego klucza niczym oka w głowie. Okej, okay, i jeszcze jego broń. To jest to tutaj. Onyksowe ostrze. Elfrid, najstarsza spośród swych sióstr, której przyszło dowodzić czarnym kościołem, Londoru zapewne,
Podarowała ten miecz jednemu ze swych rycerzy. Warto jednak wspomnieć, że miał on być darem pożegnalnym, a rycerz przyjmując go potwierdzał swą rezygnację ze służby u Elfrid. Czarny płomień Elfrid spowija ostrze czarnym płomieniem zrodzonym z podobnie zabarwionego ognia płonącego wewnątrz twórczyni miecza. Ooo, nice. I co, pewnie specjal to jest to, co on zrobił? Dokładnie. Okej, ile to kosztuje? 19 punktów skupienia, nie mało. No, ten specjal Luriana kosztuje mniej. No, bynajmniej naraz, bo rozumiem tupnięcie z... Nie, czekaj, tu. No, tupnięcie za 10, a potem to walnięcie i zapalenie ostrza... Czego nie, bo jest tupnięcie z zapaleniem ostrza i potem dmachnięcie. To łącznie kosztuje 28, a to jest tylko podpalenie miecza za 19, więc łącznie to kosztuje mniej. Ale... Kurde, zabrał mu teraz to ostrze. Poużywał. Okej, klucz użyty. Tu się tutaj kurde zakrywało. Mamy kogoś. Raczej nie jest to wróg. Czy to sojusznik? Przed tobą księżniczka, ale uważaj na błogosławieństwo. Okej. Okay. Jakiś mechanizm. Nie rusza się, czyli to jest skrót. Tylko to jest skrót gdzieś z góry. Dobra. Dzień dobry. I believe. I feel the scent of ash upon thee. Thou art the one of whom Uncle Gale spoke. The one to show me flame. 'Tis good. When this is done, may I return. The door is open thanks to thee. 'Tis good. I promise. Okej. Okay. Wujowi Gaelowi, czyli co, to jest siostrzenica Gaela, czyli tego typa, który nas niejako wciągnął do tego obrazu? Ciekawe. Okej, okay, tutaj mogę przejść dalej. I kolejne ognisko, proszę. Te drzwi. Zaraz obok niej. Dobra. Okej, okay, ognisko rozpalamy i kończymy. Jeszcze odpoczniemy oczywiście. Intrygujące. Dokąd to pójdzie, co nie? Dobra, ja teraz z chęcią sobie powalczę właśnie tym ostrzem onyksowym. Ale też tą... Dobra, ten ostrzem. Chociaż wytestujmy, jak to, jak gdzie wygląda ten specjal. Ha, dokładnie tak samo. To, co oni robią. Tylko to jest po prostu rzut, nic więcej. Ale kto wie, może ma na tyle przebicia, żeby był w stanie na przykład zrzucić kogoś w przepaść. W sumie dobra, właśnie. Bo nie użyłem na razie zwykłych czarów. To weźmy sobie oszczep zamiast kostura, a tutaj weźmy to onyksowe ostrze. Gdzie ono jest? Tutaj. Dobra. Na koniec odcinka zrobię takie szybkie porządki z wami. I tak. Gdzie są bronie? Tutaj. Lotrika, Kata i Loriana. To bym sobie zostawił. To miałem w sumie jeszcze przed odcinkiem schować. Zabójca, Naginata, Halabarda. W ogóle wiedźmy. To muszę przetestować, jak się tym walczy. Bo wygląda spoko. I te szpony. Dobra. Zobaczmy, te szpony to jest w ogóle co? Szpony tutaj są. Okej. Okay. I tak, mogę się w dwóch rękach. Okej, okay, to nakrwawienie może być naprawdę dobre. Ja pierdziele! Ej, no to musi momentalnie nabijać krwawienie, jak wszystko trafi. Dobra, ale tak, ja też ponę z chęcią ulepszę, więc lecę do kaplicy. Od razu możemy to upgrade'nąć. Avelyn mam ulepszoną. Właśnie te kusze drugą muszę schować, bo Avelyn jest najlepsza. Ładnie. Więc będziemy sobie z niej korzystali. Onyxowe ostrze ulepszamy. Klucze szpony także. Okej. Okay. To jest wszystko, co mogę. Czy ja chcę przydzielić inaczej Estusa? 11 i 2.
Może zostać. Dwie butelki mnie jak najbardziej. Chociaż dobra, miejmy 10 leczących i 3. I 3 na odzyskiwanie skupienia. Aż tak mnie te skupienie nie boli, ale wolałbym tam mieć, nie? To jedno więcej. Naprawiać, no de facto nie mam czego, bo nic się nie zniszczyło. Andre nie mówi nic nowego. Więc na co zgadzać. A ty, chociaż czekaj, może bym jeszcze zaklął na przykład te szkody. Nie tylko, zobaczmy. Okej, okay, ostrza widzę nie mogę zakląć, mogę na przykład ten oszczep. Pod coś zakląć. Zobaczmy. Ciężki klejnot. No spoko nawet. Ostry. Widzę zręczność podbije. Okej, ciężki podbije premię do siły. Wykwintny tutaj zostaje B, tutaj podnosi na C. I ogólnie mocno wskakują obrażenia. Czysty klejnot obniża skalowanie, ale podbija ogólnie ten. Kryształowy daje dodatkowo z inteligencją. O, prosty klejnot daje, zostawia tamte cechy i inteligencję podnosi na S, więc ogólnie jest zajebisty. Tutaj A, wiara, inteligencja, gdzie tam chaos. Błyskawice, tylko wiara. Jak poświęcę, to będzie na S z wiarą. Klejnot głębin mrok. Klejnot mroku, też wiara i inteligencja na A. Tutaj dalej tylko krwawy, zatruty i pusty. Czy ja chcę mieć pustą broń? Czemu nie? Dobra, dawaj. To jest ile? Tutaj obniża o 11, ale tu dość potężnie buffuje. Więc dobra, możemy mieć pusty oszczep wyznawcy. A szpony, ja bym chciał mieć tu, 84 podbija. O, zatruty klejnot, nawet jak dam zatruty, to podbija te podbija to krwawienie. Dobra, pustego nie chcę. Mroku też nie. Cała reszta jest gorsza, więc dajmy dajmy krwawy klejnot. Topór wojenny, tutaj zobaczmy. Tutaj na A może być skalowanie z siłą. Bądź ze zręcznością, ale to takie sobie. Tutaj prosty klejnot, taki w miarę. Klejnot chaosu też byłby nawet niezły. Dajmy też pusty, czemu nie? Niech będzie. Dobra, tarczy nie mam co, nie chcę zaklinać. Po tej chyba się nawet się nie da zakląć. Tak na drugą muszę w sumie. Dobra, szkoda, że nie mogę tego onyksowego ostrza jeszcze pod mrok dodatkowo zakląć, bo był jeszcze mocniejszy, no ale trudno się mówi. Stawmy jeszcze tutaj do skrzynki na koniec ten topór. To sobie topór jak topór, wiem jak się nim walczy. Wypukle wiedźmy są do testu. Dostrój czar. Dobra. Zbezczeszczony płomień. Święty płomień i toksyczną mgłę wywalę. Albo dobra, nie. Dobra. Mgłę zostaje, bo mgła jeszcze jest dobra. Tutaj dorzućmy jeszcze raz te czarnego płomienia. I teraz tak, ile to zajmuje miejsc? Jedno. No to weźmy sobie jedną koronę białej drogi i wielką włócznię błyskawic. Tak, w razie W. Albo nie, wywalę tą toksyczną mgłę i zamiast niej damy ten lepszy czar, czyli właśnie tą mgłę, którą odblokowaliśmy. To było to... O, właśnie, skażoną mgłę. To jest o wiele lepszy czar i bardzo szybko zabija. Drobny minus jest tego taki, że potrafi też trafić tym mnie, więc tu może trochę ugryźć w dupę, ale jak będę wystarczająco daleko, to będzie spoko. A nuż wie, może na jakiegoś bossa się to przyda. Dobra, tutaj tak. Te trzy. Dobra, kolejno to chowam wszystko. Fala kwasu, to jest dobre, ale bardziej na walkę z graczami niż z NPC-ami. To wszystko chowamy. Także... Gorące światło słońca,
Dobra, niech jest, aż nie przeszkadza. Gniew bogów. Nie zostanie, kosa nie zostanie. Dobra, bronie. Schowane. Kusza, arbale, złożenie kusza rycerskie. Kuszy rycerskie na skalę od dawna. Ale tą awę bym sobie z chęcią sprawdził. Dobra, kostur kryształowego mędrca i kryształowy dzwonek. Kurde, niewiele jest gorszy tak naprawdę ten kryształowy dzwonek od tego talizmana świętego. Ale szczerze, wolałbym chyba to, bo ten dzwonek właśnie umożliwiałby mi kastowanie zarówno czarów, jak i tych. Zarówno czarów, jak i cudów. Co właśnie dzięki czemu mógłbym... Dzięki niemu mogę właśnie wykastować zarówno te czary, jak i te mgłę. A zobacz, jak to wygląda właśnie. Okej, jak trafi w ścianę, to się niszczy. Jak to leci prosto. Okej. Nawet fajne. Na pewno to wytestujemy. Ja mógłbym też na przykład teraz przerzucić się z ognia na przykład czarę kryształów i też byłoby to dobre. I dorzucić tutaj coś jeszcze. Dobra, no właśnie, w sumie to jest osobna kwestia, bo mam sporo tych czarów kryształów, ale praktycznie w większości ich nie testowałem nawet. Dobra, z którym mi się spodobał. Kryształową broń możemy wziąć, tarczę też możemy wziąć. Oczywiście kryształową włócznię dusz chcę wziąć. Czy ja chcę tą duszę głębin? No tak, średnio się spisywał, więc raczej nie. Zamarzniętą broń. No przy obecnej broni, jaką będę miał, to nie będę mógł tego wykorzystać. No plus jesteśmy w środowisku, które charakteryzuje się tym, że jest tam zimno w cholerę, więc raczej na nich to wrażenia nie zrobi. No ale poza tym nie mam za dużo. Mam ewentualnie wielki miecz dusz na jakieś grupki. No i szybki miecz Farona tak na po prostu walczenie. Dobra, to tego węża też wyrzucamy. No i teraz tutaj po kolei. Kryształowa materia, kryształowa włócznia, strumień, wielki miecz. I teraz tak, czy ja chcę... Będę chcę mieć szpiega i teraz tak, czy ja chcę mieć buff tarczy, czy ja chcę mieć buff broń. W sumie nie będę miał broni, którą mogę zbuffować, więc to będzie trochę głupie. Tarcza, to co blokowało? Ulepszona wersja magicznej tarczy. Ale to chyba też bardziej na magię szło, więc dobra, weźmy ten szybki miecz Farona, tylko zamienimy sobie to miejscami. Żeby to jednak było obok siebie. No i tak w takim sensie będziemy się bujali w kolejnym odcinku. Zaśnieżona górska przełęcz, tak się nazywa to ognisko. No dobra. Dobra, tak sobie patrzę na mapkę tego miejsca, bo to jest ostatnia mapka, do której de facto mam jeszcze dostęp, nie? Więc zobaczmy, ile to jest ognisk. 1, 2, 3, 4, 5. 5? Nie, czekaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Łącznie jest 7. Odkrytych mamy... 2, 4, 5. Okej, czyli mamy. Czyli zostało mi jeszcze. Zostało mi jedno za bossa tego takiego prawdziwego. Czyli zapewne właśnie siostry Frid. Skoro jest tak już tutaj ogarniana. I pewnie tam na dole przy tej arenie pewnie też będzie ognisko. Nie ma pata, że tam nie było bossa, nie? No, zobaczymy, dokąd mnie to zaprowadzi. Okej, Frid cały czas tu jest. To zagadajmy do niej. Ciekawe, czy powie coś. Be forewarned, eager Ash. Should this world wither and rot, even then would Ariandel remain our home. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from thy mind. As thy kind always have. Leave us be, sweeple. Okej, okay. Dalej mnie wygania i mówi wprost, znaczy wygania, wręcz wprost mówi, że on wypierdalał, a nie wyszedł. O kurde, tu była drabina cały czas? Naprawdę?
Dobra, ej, jak teraz to odkryłem, to kurde, nie, muszę zobaczyć, kto prowadzi. Okej. Okay. Jest obraz. Okej, okay, dobra. Myślałem, że coś tu będzie większego się działo, ale nie. Mamy po prostu przejście do stanowiska malarskiego. Dobra. Intrygujące rzeczy się tu dzieją, naprawdę. Dobra, zaśnieżona górska przełęcz. Od tego miejsca będziemy kontynuowali w kolejnym materiale. I kto wie, może już nawet w kolejnym zakończymy pierwsze DLC do właśnie Dark Souls 3. No a potem przyjdzie już tylko czas na zwiedzanie miasta Pierścienia. Choć nie jestem pewien, jak się do tego miasta dostać. Ale to się dopiero dowiemy. Ode mnie w takim razie to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Dark Souls 3. Cześć!